Cześć, jestem Martyna i witam Was w 39. filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z czymś, czego pewnie większość z Was nie spodziewała się zobaczyć na moim kanale. A mianowicie jest to test, recenzja, nie wiem jak to nazwać, wszystko w jednym, pomadek od Belle. I są to te oto pomadki, które rzekomo mają zmieniać kolor. I powiem Wam, że ja specjalnie nie sprawdzałam nic na ten temat, bo wiem, że już też na YouTubie i na TikToku i wszędzie krążą już recenzje, testy tych pomadek. Ale ja nic nie oglądałam, nie wiem w jaki sposób to ma zmieniać kolor. Jedyne co jest o nich tutaj napisane na tym, to jest po prostu magiczna pomadka zmieniająca kolor i tak jest na każdej. I my dzisiaj razem sobie przetestujemy te oto trzy kolorki. Jest to czerwona pomadka, jest to niebieska pomadka. Wzięłam niebieską pomadkę, Boże, co się dzieje ze mną. I taka oto chyba przezroczysta. I dlaczego powiedziałam, że pewnie się nie spodziewaliście tego, bo ja na co dzień się nie maluję i kto ogląda moje filmy, ten wie. Zresztą to widać. Więc jakby rozumiem to, że zapewne większość z Was jakby nie spodziewała się widzieć jakichś tutaj właśnie kosmetyków na moim kanale. Ale tak naprawdę nie jest mi to jakoś bardzo obcy temat. A na dodatek ja po prostu kocham testować różne nowe rzeczy, różne nowości i tym bardziej takie jakieś bajery, które mają zmieniać kolor. I po prostu jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie i w jaki sposób to w ogóle ma działać i czy to w ogóle działa. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie kciuki w górę i zasubskrybujcie kanał tutaj na dole, by dołączyć naszej wspaniałej internetowej rodzinki i zaczynamy. Dobra, więc już Wam przedstawiłam te oto trzy pomadki, także je sobie po prostu otwórzmy, bo ja jeszcze do nich nie zaglądałam, są jeszcze cały czas folii takiej tej ochronnej, zabezpieczającej, cokolwiek. Także już sobie teraz zdejmujemy. Siup. Pierwsza, druga i trzecia. A więc tak się prezentują wszystkie trzy bez folii, możecie się im już przyjrzeć lepiej. I myślę, że zaczniemy sobie od tej przezroczystej, może będzie ją najłatwiej zmyć ze mnie. Otwieramy ją. Okej. Na razie wygląda jak zwykła pomadka. I teraz ją sobie wysuniemy. I ona jest biała. No dobra, no jakby obcięta jak zwykła pomadka. Nie wiem, czy zobaczycie, ale tu jest jeszcze taki mały znaczek Belle odciśnięty na tej pomadce. No generalnie wygląda jak zwykła pomadka, tylko że jest biała. Okej, trochę się boję. Najpierw zrobimy sobie może jakiegoś swatcha na ręce. Nie wiem, nic bardzo... O, robi się różowe! O, zrobiło się różowe! Dobra, okej. Oj, tu też jest jakby delikatnie różowe. Czyli chyba pod wpływem jakby ciepła naszej skóry, czy naszych ust, to będzie to zmieniać kolor. I nawet zrobiło się takie nawet bardzo, bardzo różowe już. Dobra. Okej, no to w takim razie co? Pomaluję sobie usta i zobaczymy. Będzie to pewnie dość komicznie wyglądać, jak będę miała pomalowane tylko same usta, a resztę twarzy nie. Ale musicie mi to wybaczyć. Robię to dla Was. Okej, co Wam mogę powiedzieć? Widzicie, co się stało z moimi ustami. Tutaj ta pomadka też jest delikatnie taka zaróżowiona, tam gdzie ją po prostu używałam, tam gdzie miała styk z moimi ustami. Jest to po prostu tak Barbie róż, że ja jestem lekko przerażona. Generalnie kosztowały te pomadki, każda z nich po 9,99 kupiłam je w Biedronce. Także w sumie nie jest to duży wydatek jak na pomadkę, tym bardziej taką, która jakoś magicznie zmienia kolor. Ale jest to tak Barbie róż, że ja nie wiem, czy ja go kiedykolwiek, gdziekolwiek użyję. I tak na marginesie zaznaczę, że dawno sobie nie malowałam ust, także nie zwracajcie na to uwagi za bardzo. Chociaż nawet wyszło nie najgorzej, ale nie wiem, czy to jest mój kolor. Nie jestem przekonana. Dobra, ale generalnie zmieniła kolor, zmieniła, czyli jakby działa. Dobra, także ja sobie to już zmywam z moich ust i lecimy z następną. Tak dla ciekawskich przejechałam sobie suchym wacikiem po ustach i powiem Wam, że nawet się ten kolor trochę utrzymał jeszcze. Ten Barbie róż, który był na początku, na pewno się nie utrzyma długo, bo jak widać został tutaj na waciku, ale teraz jest taki bardziej stonowany, taki wpadający trochę w taki naturalną taką czerwień ust trochę. Okej, powiem Wam, że ten róż się nawet całkiem mocno trzyma, chociaż nie wiem, czy teraz po prostu mam te usta bardziej czerwone od jakby pocierania ich wacikiem. Czy ten róż rzeczywiście się dość... Nie, tutaj się trochę ostał.
wytrzymałe to. W takim razie, nie wiem, zostańmy dalej przy czerwonej, a tą niebieską zostawmy na koniec. Jej się najbardziej boję, także będzie ostatnia. Także już sobie wysuwamy i wygląda tak. I ma mega ładny kolor. Zobaczcie, też ma takie bel tutaj wytłoczone z przodu i ma naprawdę ładny odcień. Mi się mega podoba, jest mega mocny, więc będę wyglądać komicznie z niepomalowanymi oczami. Ale zobaczymy. Zrobimy sobie swatcha, tak jak zawsze. Może tak coś zobaczycie, przynajmniej mam nadzieję. Może sobie przejedźmy. Okej. No jest w sumie po prostu czerwona, tak czerwono-różowa w sumie. To jest, już wam mówię, to jest ten odcień po tej stronie. No nie wiem, no jest po prostu ciemniejsza od tamtego różu, który był z tego białego. Nie wiem, mam mieszane uczucia teraz, ale zobaczmy po prostu, jak to będzie wyglądać na ustach. Dobra, tym razem myślę, że mój brak skilla ty jeszcze bardziej się odezwał. Nie wiem, mam strasznie mieszane uczucia co do tej pomadki. Kolor jest na pewno mniej taki barbiowy, mniej taki typowy, taki jasny róż walący po oczach. Tak bardziej wpada już w taki troszkę czerwień. Na pewno jest jaśniejszy niż to, co mam na tej pomadce. Pomadka jest zdecydowanie ciemniejsza niż to, co mam na ustach teraz. Ale no, nie jest to tak spektakularna zmiana jak w tym białym. Tam jednak rzeczywiście ta pomadka zmieniająca kolor to rzeczywiście jest takie wow, że dobra, tu mam białą pomadkę, a tu nagle się robi różowa. A tutaj w sumie jest ciemna, a na ustach jest po prostu jaśniejsza. Czyli jakby po prostu była nie tak mocno napigmentowana i tyle. Nie wiem, takie mam odczucia co do tego. Nie jestem jakimś mega znawcą kosmetyków, nie jestem profesjonalistą, po prostu to są wszystkie tak jakby moje takie prywatne odczucia, także mówię to, co czuję i tak to wygląda. Na pewno jest to już ładniejszy kolor, myślę. Też tak głupio wygląda po prostu, bo mam pomalowane same usta, więc to też tak dziwnie to strasznie wygląda. Ale jakby zrobić tego pełny makijaż, to myślę, żeby się ten róż lepiej skomponował niż to, co mieliśmy z tej białej pomadki. Generalnie nie jest to zły kolor, jest całkiem niezły, ale po tym białym spodziewałam się jakiejś bardziej spektakularnej zmiany. Dość mnie tak trochę zawiodła ta pomadka. Dobra, i została nam ostatnia niebieska pomadka. Boję się jej. I wygląda tak, też ma oczywiście to bel wytłoczone i jest naprawdę bardzo niebieska. Zobaczymy. Oczywiście najpierw swatch na ręce. Nie wiem, czy coś w ogóle widzicie, jak tak wam pokazuję. A musicie mi wybaczyć mój brak profesjonalizmu. Dobra, i jest fioletowa. Okej. Wygląda tak, to jest ten kolorek tutaj z tej strony. Jest fioletowa. No dobra, wygląda to tak. Ogólnie jest to jeszcze kolor pomieszany z tymi poprzednimi, które nie chciały się za bardzo domyć. Ale generalnie jest to taki różowo-fioletowy kolor. Co prawda w pewnych miejscach, tam gdzie się bardziej domyły te poprzednie, jest bardziej fioletowy, a w pewnych jest mniej fioletowy, bardziej różowy. Generalnie tak porównując te swatche na ręce, ten jest tak naprawdę odbija się takim fioletem w porównaniu z resztą. I na ustach jest takim bardziej właśnie różofioletem, ale są to naprawdę dość takie odważne kolory, bym powiedziała, dość takie inne i myślałam, że będą bardziej takie jakby stonowane, a tutaj bel nam wyskoczyło z niezłymi kolorkami. No ale dobra, z tego co widzę, w takim razie wszystkie jakby te kolory sprowadzają się do bardziej bądź mniej różowego koloru. Albo jaśniejszego różu, albo ciemniejszego różu, albo fioletu, który też jest bardzo blisko tej różowego. Także tak to wygląda. Myślę, że no najbardziej tą spektakularną zmianę miał ten biały, który się zmienił w różowy. A najmniejszą no to ten czerwony, który po prostu trochę pojaśniał jakby. Ale no mimo wszystko wszystkie trzy jakby przeszły test, bo zmieniły kolor, zmieniły, więc jakby nie mam się tutaj czego doczepić. Po prostu
mają kolory mniej bądź bardziej podobające się mi. Wy możecie mieć też oczywiście inne zdania. Także oczywiście też w komentarzach na dole napiszcie mi, która Wam się najbardziej spodobała. Ja myślę, że postawiłabym chyba na tą czerwoną. Mimo, że przeszła najmniej spektakularną zmianę, no to jednak jest to taki chyba najbardziej uniwersalny kolor. Dobra, to tyle w dzisiejszym filmie. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie kciuki w górę i zasubskrybujcie kanał tutaj na dole, by dołączyć naszej wspaniałej internetowej rodzinki. A ja już się z Wami żegnam i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym filmie. Cześć!